Właśnie. Kończę. Podstawówkę. I? W głowie mam kompletny chaos, bo ciągle nie wiem do którego gimnazjum powinienem pójść. Rozkwóżcie swe posępne oblicza, szlachetni moi, trwogą zdjęci, albowiem nieopodal domost waszych mieści się sukcesami słynący przybytek nauk wszelakich i sportu. Ała! Muszę w końcu poćwiczyć nad lądowaniem. Skąd się tu wzięłaś? Jak to skąd? Z nieba wam spadłam. Jestem... i przybywam z misją wirtualnego oprowadzenia was po najlepszej szkole w okolicy, gimnazjum numer 1 imienia polskich noblistów w Andrychowie. Gotowi do ekstremalnej jazdy? No to w drogę! Otóż zwiedzanie gimnazjum numer 1 najlepiej zacząć od centrum dowodzenia. Mieści się ono na pierwszym piętrze w skrzydle zachodnim szkoły. Stanowi siedzibę zjednoczonego dowództwa naszej placówki. W gabinecie szefa sztabu i wiceszefa sztabu podejmowane są strategiczne decyzje, które w formie rozkazów dziennych trafiają później do pilnie strzeżonego schronu, zwanego pokojem nauczycielskim. Tam kadra oficerska drobiazgowo je analizuje, po czym udaje się do macierzystych jednostek, by cierpliwie wdrażać dyrektywy dowództwa, prowadzić intensywne ćwiczenia i zaciekle zwalczać dwóch największych wrogów – arogancję i niewiedzę. Rzecz jasna, w trakcie forsownych ćwiczeń i zaciętych walk czasami zdarza się, że któryś z uczniów zostaje ranny i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Niezależnie jednak od skali obrażeń, zawsze może liczyć na fachową i adekwatną do doznanego urazu pomoc. Ty symulancie jeden, żebym cię tu więcej nie widziała! Jak widać na zamieszczonym obrazku, oficerska kadra pedagogiczna gimnazjum numer 1 bywa wyjątkowo wyrozumiała i potrafi ukoić wszelkie cierpienia swoich zbłąkanych owieczek. Żeby nie powiedzieć baranów. Są wszakże w gronie pedagogicznym i takie okazy, które przy pierwszym kontakcie wydają się być groźne. Doprawdy, nie ma się czego obawiać. Nie. Bo przy bliższym poznaniu każda z tych na pozór jakże groźnych jednostek okazuje się możliwa do oswojenia. Wielką zaletą obdarzonego wieloma przymiotami ciała pedagogicznego naszej zacnej placówki wydaje się również solidność. Ciało to bowiem pręży się, napina, dwoi i troi, aby skutecznie ugasić pragnienie wiedzy u swoich pobudzonych intelektualnie podopiecznych. Robi to z prawdziwą pasją. Zarówno w ramach lekcji, jak i licznych zajęć pozalekcyjnych, w czasie których uczniowie przeprowadzają rozmaite eksperymenty. Odkrywają prawdy niezwykłe, godne najtęższych umysłów, jakie kiedykolwiek wydała ludzkość. Ćwiczą umiejętność giętkiego wyrażania myśli. Ja nie. Zechciej złożyć swój podpis na tablicy.
Janie, który z tych krzyżyków jest imieniem, a który nazwiskiem? Pierwszy z nich to imię, a dwa następne to nazwisko. Geniusz? Geniusz? Łączą aktywność intelektualną z aktywnością fizyczną. Panie Filipie, zapraszam. Panie Filipie, zapraszam. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało, mało. A kiedy chwilowo mają już dość ścisłego lub humanistycznego ujmowania rzeczy, co czasami dopada nawet największych mózgowców, mogą się odprężyć i wyżalić w świetnie czułej sali 005. Bądź też oddać niepowtarzalnemu klimatowi górujących nad świetlicą o dokładnie dwa piętra ambitnych sióstr bliźniaczek, biblioteki i czytelni, sala 202. Albo odreagować złe emocje w ogromnej, doskonale wyposażonej hali gimnastycznej. Wbij to sobie do głowy, że to ja byłem pierwszy! A ty wybij sobie z głowy, że to ty byłeś pierwszy, bo to ja byłem pierwszy! Ludzie, trzymajcie mnie! On był pierwszy! Wybij to sobie z tego zakutego łba! A ty wbij sobie to do tego swojego pusego czerepu, że to ja byłem pierwszy! A wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo ty byłeś drugi! Jeśli chodzi o ostatnią z wymienionych możliwości, to przyciąga ona aż tylu zainteresowanych, że w roku bieżącym postanowiono otworzyć specjalną klasę sportową, w której zwiększono liczbę godzin wychowania fizycznego do bagatela 10 na tydzień. Dziękujemy! Taka ilość zajęć gwarantuje, że wyjątkowo bogata już kolekcja sukcesów jedynki, obejmująca m.in. dwa tytuły mistrza województwa, jeden tytuł wicemistrza i jedno trzecie miejsce w piłce siatkowej chłopców, powiększy się wkrótce o sukcesy kolejne, nie mniej, a może nawet bardziej znaczące od poprzednich? Jedynka to bowiem, trzeba przyznać, kobitka z charakterem jest. Do tańca i do różańca. Nigdy nie zadawala się byle czym i nigdy się nie poddaje. Od początku należy do elitarnej grupy 10% gimnazjów osiągających najlepsze wyniki podczas egzaminu gimnazjalnego. Może się poszczycić 247 finalistami i 66 laureatami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Dlatego posiada coraz więcej zagorzałych fanów, którzy widzą w nim prawdziwego idola, autentyczną gwiazdę na firmamencie małopolskiej edukacji. Jaka jest jedynka? Teraz już wiecie. Jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna. Chcecie być tacy sami? To na co czekacie? Przenoście swoją szlachetną cielesność do naszej szkoły. Ja tam zmykam. Dobrze mówi, dobrze mówi! No to dawaj, dawaj, ruszamy! Gimnazjum numer 1 to numer 1 wśród gimnazjów. Z nami zawsze będziesz pierwszy.